Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu święta widzę. Co? No dobra, gdzie jedziesz? Where are you going? System. Ok, come back in 10-15 minutes, ok? No to dziś się przejedziemy. Dzisiaj na miasto. Przy okazji coś trzeba załatwić. What's you, Mary? What's Mary? Okay? Banana. Mary. Mary. Ok, see you later. No, pojadły. Teraz dżemka zasłużona zresztą. Cześć. Co? A, boli ją palec, bo sobie obcinała paznokci. Jak się mówi? No, ten zajad się zrobił, czy coś. No, zdarza się. Dobra, przyjechaliśmy na market. Zobaczcie, teraz jakby tam by postawili ładunek, to jak on to wszystko wyniesie? No jakoś ma swój styl. Dobra, idziemy zobaczyć. Czekam i się rozglądam. No, weszliśmy. Złoto, nie złoto. Owoce. No i dwoje powidło. No ale dobra, Sina coś chciała tu zobaczyć, to niech sobie zobaczy. Torebeczki. Warzywa jakaś między regałami. O, te jabłuszka, co pani niesie. Pyszne. Jak je zobaczę, zapytam się, ile tutaj. Pyszne te jabłuszka. Tylko muszą być twarde. Jezu, nie przejdę tu. Wszędzie gęsto. Motorkiem gęsto. Na pieszo gęsto. O, jakiś. You wanna eat something? Yeah. Okay, what do you want? To jakieś żabki widzę. Not for now, later. I just eat the sandwich. Yeah. Ja dopiero co kanapkę sobie zjadłem, więc... Tam z pół godziny temu. No dobrze, no dobrze. I co, wyjść już, koniec? Where are we going there? Okej, okay. Teraz dopiero wchodzimy w uliczkę w Barcelonie. Nie wiem, czy tu ludzie też mieszkają, bo jakoś tak bardzo domowo tam. Ale się kopnąłem znowu. Nie wiem, to za ślisko. Jest i ciapa, pilnuje zakładu. O, jest i waga, nie wiem, bo to, żeby zważyć chyba samemu coś. Taka jakaś publiczna. Nie rozumiem. Ale to jest ślisko, już bym się wypierdzielił znowu. Jest too much oil on the... Kuzi się fali znowu, już zadrapanko. Wystaw cholerę z tymi, a może te klapki muszę wymienić faktycznie. No i ale już nie wiem co. Ale się bym wypitolił. No dobra, jak mówię, mydło i powidło. Nie ma co pokazywać, jak coś będzie ciekawe. Jakieś kraby oczywiście, coś. Warzywa. I ślizgawica. Kosmetyki. Zanim się znowu nie wypitali. A to ciąg salonów urody. I to jeszcze jak dobrze prosperujących. Pełno bym powiedział. Gdzie Sina jest? To jest właśnie to, nie? Jak idziesz do fryzjera i sobie lubki kupisz. I możesz ten sobie podjeść w tym samym miejscu. Ja chyba muszę jednak nowe klapki kupić, bo te już są wytarte i faktycznie jak jest trochę śliska, bo oleju albo czegoś, to zasuwam jak jazda figurowa na lodzie. Ale znajdź tu te klapki.
A, są jakieś prepy tutaj widzę. A to same świecące. Szukamy, zobaczcie jakie uliczki. Ledwo co się przechodzi. A gorąco, tu wszystko pod tym dachem. Tuż na parno. Nie ma dla mnie. Jak są, to jakieś takie... Nie wiadomo jakie. No, to jest sejm. Sejmę. No właśnie. Dobra. No ja muszę mieć takie z rzepką, bo ja mam szerokie i płetwy. To mogę spróbować. Dobra, kupiłem nowe, bo przecież z tych to już bym się pozawijał. Znaczy w tych żółtych. One są dobre na suche tereny już tylko. Zobaczymy czy ten, no na razie się... I think so. Okej, okay, let's go. Tutaj jest akurat dobrze, bo wiatraczek jest. I nigdzie oszczędzają i nie ma włączonych. Okej, okay, prowadź, Sina. You lead the way. No my chcieliśmy już wyjść z tego Molochu, ale zleje. Znaczy już kropiło jak jechaliśmy tutaj, ja nie mówię, ale jest teraz... Chyba tego nie widać, ale już mocno, no. Ale właśnie. Znowu ćwiczenia. Tych wieżowców. Wieżowców. Zobaczcie, jak od razu roślinność się zrobiła na tej siatce. Nie? Potem to wszystko tak trafi, bo pozrywają siatkę to i ta roślinność. Ale doszła do której? Do trzeciego piętra. Do sufitu. Zobaczcie, to zaraz się zaczyna pora kiełbachy, ryby. Zaraz się zaczyna... Hello, Suzy. Zaraz się zaczyna pora... No, obiadowa. Tam lunchowa. Jak to teraz się przyjęło mówić. Te rybki też bardzo dobre. Bo jadłem. Ziaby, nie ziaby. Wszystko. Czego dusza nie zapragnie. Zobaczcie ile przeszykowane. No to pewnie z tej budowy tu zaraz zejdą. Wszyscy naraz i wszystko wykupią. Bo już widzę, że patrzą się z okien. Dobra, no nie wypada, ale motorkiem to nie będę jeździł, bo i tak nic nie zobaczę, to przejdę się tutaj we w tej. Zobaczymy, proszę bardzo. Budowa, jak się patrzy. Soki z granatów, z markwi, z ogórka nawet można mieć. A my idziemy w tym deszczyku. No już coraz mniej pada, ale czemu teraz, w tym momencie, w nocy też lało. I te salony urody. To jest, czy od takiego popierdółki w komórce, czy od takiego dużego? Zawsze widzę tych ludzi, ktoś tam siedzi. O, jest mi. Dzisiaj na sportowo, w t-shircie. Jest i Zando, ale nie ma przecen. Na oknach to nawet nie wchodzę. Zresztą nie mam za co. Maybe we go here, it's more trees, eh? No ja wiem, że ten... A chociaż to też są drzewa. To zaraz człowiek będzie mokry, przeziębiony. Wiatraki. Dzisiaj tak naprawdę miało być sprzątanie w domu, ale... Znaczy coś tam i tak będzie, bo się zapuściło trochę, muszę przyznać, i mnie denerwuje. Tam jeszcze muszę zrobić parę rzeczy, doprodukować, ale to już takie końcówki. Jest i sushi, Honda. Może ceny. No tak jak już idę po tym deszczu, to... Chicken Cutlet Curry, czyli pierś kurczaka 6,40. Co to za ceny jakieś? 9,70. Też wymyślili sobie.
O, sklep tajwański. We go inside, look. From Taiwan. Może właśnie coś by było. You don't wanna go in? Dobra. No, dobra, jest jedna do Tajhuda. Też dobry, wielokrotnie powtarzałem. O, zobaczcie. Tam pewnie basenik jest w tej przerwie. Nie wiem, czy mi tam czasem kamerki nie zalało już tym deszczem. Czy to wszystko widać, czy nie widać. To jakiś A to, od A do Z market. To jakiś stary budyneczek. A to proszę. Nowoczesność połączona z tradycją. Może bardziej wypierająca tradycję. Jest. Miniuweczka. Dobra, tutaj trochę więcej Z. Tak. Tutaj trochę więcej Z. Nie, this is the ABC for the... Cina się zakręciła jeszcze chyba bardziej niż ja. Dobra, wracamy do motorka, bo jak widzicie, chcieliśmy, jeszcze mieliśmy jechać w dwa miejsca tak naprawdę. No ale jak? No gdzie? Jak już, o, Khmer Organic, sklep. Czyli warzywa i tak dalej, wiadomo, wszystkie te eko produkty. Thai hot here, I know. No dobrze, także widzicie, że człowiek chce, a aura powie, że nie i koniec. I to się rozkręca jeszcze, nawet jak dojedziemy do domu, to już będzie po prysznicu, także szybko się przebrać, bo wiadomo, przy tych wiatraczkach, nie wiatraczkach, to zaraz człowiek od razu chrypa, nie chrypa i no nic, musimy zrezygnować. Siła wyższa. Jeszcze kupiłem mango, bo się zaczyna powolutku. Znaczy, cały czas tu jest. Takie najlepsze będzie, ale też jest dobre. 5 zł za kilo, czyli 5000 rieli. Tutaj kupiliśmy jeszcze Sina. Chciała sobie nóż kupić, to kupiła. Są no, w miarę dobre, przyzwoite i tanie. Bo wiadomo, że mówimy o zwykłym nożu takim do domu, ale takim też się ukroi i ja taki używam i też w tym sklepie był kupiony parę lat temu, na samym początku, także do tej pory działa, więc tylko czasami się w kuchni bijemy o nóż, no bo ten jeden właśnie, co ja go lubię używać, jest taki no najlepszy. No to teraz ma syna swój, nie będzie bijatyk i nieporozumień. Yes. Nie ma chodników, to tak trzeba chodzić trochę. O, tu też dobre skrzaty jakieś. O, ciapy przed bankiem. Wiedzą, gdzie się ułożyć. No a my... Apsara Spa Salon. O, co to jest? Jakaś dzielnica wsieńska widocznie. Co chciałem powiedzieć? No i uciekamy, bo cały czas pada. Niestety dzisiaj nie wyszło. Jutro mam nadzieję, że będzie lepsza aura, to się pojeździ gdzieś. No w inne miejsca, no dalej. A tak to tyle. Wracamy po motorek. Już. Przejdę i po tych kałużach tutaj. No no dobra. O, widać, tu rozbiórka jakaś, albo remont, nie wiem. Wygląda jak biurka. No może remont. Tu pan nie chciał przejechać przez chwilę, ale umknąłem mu. Dobra, przejdę. A gdzie ten? No dobra, jak coś będzie, to pokażę. Tutaj jakaś willa, widzę, była. Z basenem. Remontują panowie. O, ładnie to wygląda. Ale ciężko z utrzymaniem, bo to cięższe drogi tutaj są, więc...
ciężko się utrzymać. Dobra, jesteśmy. O, właśnie mistrzu przyszedł nam wyciągnąć wóz. Ale jestem pewien, że w takich miejscach te się drapią. No te motorki, nie? Zawsze gdzieś tam. Jak patrzysz, to może nie, ale jak nie patrzysz, to... No dobra. 1000, czyli złotówkę trzeba dać. Jedziemy. O! Czyli moje laserki nowe. I kolor. Taki trochę kolor nie ten, ale niestety na moje kopyta tylko takie są. P-O-L-O. Ja, Polon. I takie spodenki jeszcze. $4. $4. To znowu ma czkawkę. Jezu. No dobra, i to tyle. A, tu stare wziąłem oczywiście, żeby nie było. Będzie pora sucha, będę chodził stary, docierał. No dobrze, jak widzicie, tutaj też pada. No tutaj rzeczywiście padało więcej, ale już teraz przestaje. No ale na dalszą trasę to już jesteśmy mokrzy, trzeba się przebrać. Co zrobić? Może jutro będzie lepsza aura. Pojedziemy gdzieś za miasto dalej. We go outside Phnom Penh tomorrow if the weather is okay. Okay. Sina, I asked you to take this out like three days ago. No, to i tak jeszcze nieźle 3 dni to. Wczoraj, dzisiaj muszę coś dokończyć, co miałem wczoraj dokończyć. Bo wczoraj mieliśmy... A nie, to do lodówki. To do lodówki, przepraszam, ja lubię takie schłodzone. Wczoraj Sina's friends come here in the evening, eh? Your friends. Nie, mąż tej sąsiadki tam przy pola pizza przyprowadził. How many? 7 people, eh? Yeah. No, także pojedli, popili. Wcześniej był pan od cygar, też z rodziną. W porządku, gościu. Znaczy gościu, no to tam dżentelmen bym powiedział. Także bardzo fajnie, jeśli chodzi o wczoraj. Znaczy to były tylko te dwie grupki, nic więcej się nie działo. Także taki totolotek, jakby wygrał w totolotkę, taką czwóreczkę, no ale zawsze coś. No i zobaczymy co dalej, no ja muszę coś przygotować, trochę ogarnięcie tutaj. Dobra, dziękuję. Idę, odłożę na bok, no i co, i trzeba coś tu, mówię trochę, ja wymyję piec, bo już taki jest zakurzony. I tyle, no, majonez trzeba zrobić, jakieś takie, wiecie, domowe rzeczy, a, to jak widzicie, znowu, wczoraj zaczęło lać w nocy, no to cyk, cyk, szybciutko i pranie w kuchni, nie? No, teraz też się nie wyniesie tego, ale już przeszło, także przez noc. No bo znowu kropi, także no, ta para deszczowa jest uciążliwa trochę. Jest uciążliwa. Tyle. O, faworek już pomył wszystko. Pięknie. Ciągle pada. Ja cię nie patykiem. A jeszcze miałem do sklepu się przejść. Ale nawet nie pojadę. Tuk-tuk-tuka chyba trzeba zamówić. No dobra, poczekam jeszcze chwilę. No dobra, tak czy inaczej. Do bademu. Coś się wymyśli. Coś tam się zrobi. Ja tam herbatkę, światło zapalę, bo jakoś ciemno. Bardzo. Się zrobiło. O! Kałaban, rany, money, penny. Tomasz P. Sina, Magdalena Morodo, Misia Jakubas, Rob P., Diablo Diabełek, Bartłomiej jest, Kamil Matkonis. Kowalski, Tanto Kowalski i Tomek. No i oczywiście mała i jeszcze kilka osób czeka w kolejce, ale to jeszcze chwilę. A ja czekam aż przestanie padać. No to wycieczka by nam się udała, jakbyśmy gdzieś tam pojechali. Jak się kręcę. No nic, ja już przygotowuję rzeczy. Tutaj kończę. No bo wczoraj miałem te dwa stoły duże i tak jakoś nie ten tak kończę. Sosy, nie sosy. I zaraz piecyk przejadę.
Czekam tylko na Stinę, pojechała kupić taki... No jest taki fajny płyn. Na górę zaraz to wyniosę. Taki co ten... No co dobrze myje właśnie tego typu rzeczy. Stina zaraz jedzie rejony. I tyle, i za godzinę otwarcie, kurczę. Na niecałą, 45 minut zostało, także... Ale tak, i tak nikt nie przyjdzie w taką pogodę. Chociaż... Nigdy nie mów nigdy, prawda? Chociaż jak teraz pada, to może na wieczór to stanie, no. Oby. Dzień dobry. You clean it? Yeah. No, if we go where we wanna go? Yeah. We are wet. Mr. Muscle. Mr. Muscle. The bed. The bed, not my bed. Dobra. Bye bye. Stina się wzięła za drugą część. Tak, ściany też. A ja muszę lecieć do sklepu. No ale gdzie? Gdzie? Chociaż moje stare żółte klapki się myją. Bryt panienka też się myje i dobrze. A tutaj rewolucja. Chwilowo tam. Ja już umyłem jak idzie. Nówka, nieśmigany. I ten. Zaraz to niech przesnie, to ułożę to wszystko z powrotem. Zapakuję, co mam zapakować. Biorę parasolkę, lecę do warzywniaka. Niespodzianka będzie. Majonez. Majonez. Oj, bi. To jest taki troszkę inny, może by było... Expensive oil. No, jest troszkę. Fadora. Co to jest w środku? Czosnek, bo ja dodaję czosnek. Czyli można powiedzieć sos majonezowy majonez. Żółtka, jak widzicie. Ja dodaję tylko żółtka. Niektórzy całe jaja, ja dodaję żółtka. Musztarda, ocet, biały, zwykły i odrobina soli. Odrobinka, bo musztarda jest słona tak czy inaczej. I to wszystko, tylko podłożę sobie ścierkę. Podłożę sobie ściereczkę, bo to hałasuje dosyć. Na tym stole to będzie brzęczyć za mocno. No i co? Zaczynamy. No jak to się mówi, żeby się nie zważył, no. A teraz to już zależy, jaki chcemy robić. Czy kujawski dekoracyjny, czy jak dodajemy oleju lub nie dodajemy. No ja dodałem od razu tyle, żeby... No i co, dodajemy jednak oleju. No zawsze tak robię, że... Oczywiście powoli. Lekkim strumieniem. Tak, wziórkiem. Strumieniem to też nie pasuje. Okay. Dobrze mówię, że następny... You're gonna make next time, eh? No dobrze, mamy... Okej. Nie hałasuj. Mamy kujawski dekoracyjny, jak widać. Trzeba go schłodzić, a ja zapomniałem oczywiście powiedzieć, że wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej. No, żeby było pewne powodzenie. Ja kiedyś zapomniałem, musztardę dałem prosto z lodówki i też wyszło, ale no, może się zdarzyć, że nie wyjdzie. Co też nie ma płaczu, można to dodać żółteczko, czy trochę więcej musztardy i... Gdzieś i powinno. No tak, no to już jest staruszek ten mikserek, także widzicie, trzyma formę. Bo ja lubię taki gęstszy. Ludzie, Sina, people eat the even pizza with this mayo. Nie. Mam ludzi, którzy nawet, bo ktoś może powiedzieć, że z czosnkiem, że ten, a są ludzie, którzy pizzę jedzą z tym tak, no, majonezem, sosem czosnkowym, czy jak to tam, zwał jak zwał. Także to zrobione, już kolejne rzeczy zrobione, posprzątane, ogarnięte.
przeszło deszczek, więc lecę do warzywniaka. No i co, widzicie, obłożyłem folią, oczywiście spożywczą, oczywiście tak, żeby tam nie obsychał, nie jej uczał, tym, czy tam jakoś się nazywa. No i co, po ochłodzeniu, w pojemniki i do jedzenia. No, czyli nawet w sumie, no nie dobrze, bo nie nagraliśmy, co chcieliśmy nagrać, ale jest szansa, że nie będzie badać. Jeszcze taki kapuśniaczek leci, ale to idę po kartofle. No, dzisiaj tak jest. Ja lubię też te, w sumie może też by wziąć. Nie ma jakichś ładnych dzisiaj. Dobra, już wybrałem, te będą te. Coś tu widzę jeszcze, może pomidora jakiegoś. Dwa. Ten już nie. Ten też nie. Ten też nie. I do tego trzy. Dobra, starczy. Cebulę chyba mam. Dobra. Dzień dobry. No, bo tam ktoś się... Russia come today? What? Russia come today? No, this is for something Polish. Mm. Not only Polish, but... I show you something. Pokażemy synie, jak się robi placki ziemniaczane. Takie zwykłe, normalne. Co będzie potrzeba? Ziemniaki? Z reguły są potrzebne. Trochę mąki. Jajo lub dwa. Ja to zrobię tylko dla siebie, dodam dla syna na spróbowanie, więc trzy ziemniaki, cztery i to wszystko. Także nie daję jakiegoś pełnego przepisu. Na oko. Co? Sól, pieprz i cebula. Można dać czosnek, jak ktoś lubi, ale ja już tak wszystko z czosnkiem, więc powiedzmy bez czosnku, tym bardziej. No oczywiście podawać. Ja jako dziecko to jadłem z cukrem, ale już teraz cukier niezdrowy. Więc o, takie trzy duże, a te mniejsze zostawię, jak przyjdzie ktoś. Czasami ktoś przychodzi i chce gulasz na przykład z puree, nie? No to zrobię z puree. Czy tamtej osobie. Więc... I to wszystko. I do zobaczenia niebawem. Dzień dobry. Zobaczcie, jak jest wygięte. Już swoje przeżyła tutaj. Ale mam drugą. Też, która przeżyła sporo. Co chciałem powiedzieć? Powiedzmy z jednego, może 1,5 ziemniaka będzie na grubszym, a potem na tym takim... Ja nie lubię, jak jest na samym drobnym, żeby takiej pulpy nie było tylko. Także... Ale troszkę ona będzie wiązać, więc trochę może być. I tyle. I zobaczymy, co dalej. A, odcedzić trzeba oczywiście. Chociaż znam ludzi, którzy nie odcedzali. Dodawali po prostu mąki. Więcej. Wychodziło więcej. I już co. I się kręcił biznes. Ale ja odcedzę. Śniadanie. No, robimy. Kilka sztuk. Dużo nie zrobiłem. Sina niestety zabrała telefon. Kamera telefon. Ja? I, no, a już nie mogłem czekać, bo ziemniaki czarnieją. Jak... Pociaski, no. Uj! No trzeba uważać. Pociaski. O ja, to właśnie poszukuję. Pod nogi. To tak będzie. You need one spoon. O, I make it like this. To są w końcu placki ziemniaczane, a nie jakieś nie wiadomo co. Okay, what I say before make the movie. Great. Don't make movie now. Wait a little bit, maybe food not good. I know, but the potatoes changed the color, eh? Yeah. And it was like eating too long. Yeah. Okay. I to wszystko. No co? Ja lubię, zobaczcie, takie rzadsze. Rzadsze. Wtedy ta woda i tak tam odejdzie. Oczywiście odcedziłem. Oczywiście tą skrobię zachowałem, tam odrobinę, bo tam ja zrobię małą porcję. Ale ja wolę takie rzadsze. Nie dodaję za dużo mąki. No tak na oko, bo mówię, to nie był, to stricte nie było kilogram, nie mogłem powiedzieć. Szczypta soli do smaku, pieprzu do smaku. Cebula oczywiście, czosnku nie dodaję. Czasami dodaję, o. Jak mam ochotę, to dodaję, jak nie mam ochoty. Tutaj za dużo, troszkę oleju dodałem. I want it too. Ale bo nie było widać, taki czysty. Okej. Okay. No mniej więcej tak, no jak to lubi. Tutaj pokazuj syna, not me.
Mniej więcej jak to lubi, ja już tak. Czyli tylko prąca. No ja nie mam ręcznika papierowego przy sobie, więc tam nie będę. Zresztą ręcznik papierowy biały, wiecie dlaczego jest taki biały? Tu klej. Bo jest... ten papier chlorem niestety wybielany. Czyli robimy w ten sposób. Jeden talerz dla Siny, drugi talerz dla mnie. Idziemy dalej. No dobra. No dobra. Jeszcze dwa następne się nie upiekły, a już tych prawie nie ma, nie? No dobra, dobra. Cieszę się, że synie smakuje. Ja też dawno nie jadłem, nie? A then this we can put up inside bag. Power. Power very hard. Inside the belly. Yeah. Bye. Bye. O. No, to już są jeszcze bardziej przypalone, ale można zrobić takie mniejsze i cieniutkie, to wtedy będą super chrupiące, jak właśnie ten. Original bro! Original bro, yes! Bye bye! Not fake! No, już się zabrała. Znaczy, świeży bią ręce. Szef. No pewnie, pewnie. A ja tam sobie podgryzam chrupiące placki ziemniaczane. No dobrze, tu się pożegnamy. Jak widzicie, już jest szaro. Także dzisiaj troszkę dłużej to zeszło. Do widzenia. Do widzenia jutro. Bye. Do widzenia do jutra. Do jutra. Dziękuję za pomoc. Thank you for your help. You're welcome. No dzisiaj się troszkę tutaj napracowaliśmy, ale to tylko dobrze. Dobra. Pa, do jutra. Palmowy krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w swoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat, bez pośpiechu wam oku.